Raczej. W dniu 8 września w Byszycy Kłodzkiej odbyła się po raz pierwszy impreza Artfo 2012. Wydarzenie kulturalno-artystyczne zorganizowane przez Stowarzyszenie Entuzjastów Rozwoju Byszczycy oraz Stowarzyszenie Wspierania Kultury. Głównym założeniem projektu Artfo 2012 jest zaprezentowanie szerszej publiczności lokalnych twórców z kręgu kultury alternatywnej, stąd też przez cały dzień na terenie miasta odbywały się pokazy oraz koncerty młodych artystów. Jestem absolwentem Akademii Sztuk Pięknych z Wrocławia. Skończyłem tam na Wydziale Grafiki, 5-letnie studia. No i zajmuję się graffiti od 10 lat. Maluję po płótnach, wszędzie gdzie się da. To jest moje hobby i też praca. Dla mnie to fajne spędzenie czasu, realizacja swoich hobby, realizacja swoich wyobrażeń. Można się jakby sprawdzić też na ścianie, można pokazać wiele ciekawych aspektów własnej psychiki, jak i po prostu się wyrazić. Jest to w pewnym sensie uzależniające. Bardzo fajnie widzieć swoje prace gdzieś na murze. Idąc do pracy czy do szkoły, widzę czasami swoje prace i jest to czymś w rodzaju takiej, nie wiem, nagrody dla własnego siebie. I korzystam z różnych mediów, od farb olejnych poprzez właśnie farby w sprayu. Najbardziej właśnie lubię te farby w sprayu, bo można zrobić duże realizacje w dosyć krótkim czasie, ale wiadomo, w zaciszu studia maluje się farbami olejnymi i czasami wiele tygodni przy ścianie nie ma jakby tak dużo czasu, zawsze to trwa 7 powiedzmy 8 godzin średnie namalowanie jakiejś takiej pracy dla mnie. No i podsumowując to, praca w studiu to jest tak jak restauracja, a gdzieś tak na ulicach to tak bardziej taki fast food, nie? I trzeba wyrazić się szybko, to co się chce na ścianie, a jak już maluję płótno, no to wtedy tego czasu, to mi zajmuje dużo więcej czasu, dużo więcej trzeba nad tym myśleć i tym samym jest to może ciekawsze. W wolnym czasie staram się właśnie przyjeżdżać na takie graffiti jamy, poznawać ciekawych ludzi, wymieniać się spostrzeżeniami na temat sztuki i graffiti ogólnie. No i trudno powiedzieć o wolnym czasie, ponieważ jakby zawsze to hobby gdzieś się przemyca w każdym wolnym czasie. No, zajmuję się też beatboxem, dźwiękonaśladownictwo za pomocą narządu mowy, potroszę muzyką, teatrem, a graffiti generalnie, sztuka to mój zawód. Chciałem, żeby było śmiesznie i żeby było profesjonalnie. Maluję lecącego w kosmosie wilka, który jest usiadany przez kosmonautę. W dniu dzisiejszym na terenie Byszczycy Kłodzkiej odbyły się działania różnorakie związane z Art Flow Festival. Art Flow Festival to spotkanie różnych twórców związanych ze sztuką uliczną, które miało na celu złamanie stereotypów, pokazanie, że ludzie w małych miejscowościach też potrafią coś robić, że ludzie w małych miejscowościach potrafią się wybić i być znani w kręgach ogólnopolskich. Art Flow Festival to również pokazanie takiego płynnego przejścia z jednego kierunku sztuki do drugiego. Pokazanie tego, że pomiędzy różnymi kierunkami sztuki można zacierać granice. Impreza odbywała się w 4 miejscach na terenie Byszczycy Kłodzkiej. Pierwsze to był skwer miejski obok budynku ZUK i w tym miejscu odbywały się pokazy graffiti, jak również warsztaty oraz odbywały się prezentacje powarsztatowe artystów młodych, którzy w ramach naszego projektu realizowali
różne działania związane ogólnie rzecz biorąc z muzyką. Następny punkt to był skwer przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Na tym terenie odbywały się warsztaty ceramiczne i garcarskie oraz spektakl pod nazwą Momo, czyli w poszukiwaniu straconego czasu, w wykonaniu artystów z lokalnego teatru ulicznego oraz w wykonaniu młodzieży niepełnosprawnej, która wcześniej brała udział w warsztatach. Ponadto odbywały się również koncerty różnych artystów. W tej chwili znajdujemy się też w miejscu, jednym z kilku miejsc, w których właśnie odbywała się nasza impreza. Jest to galeria prowadzona przez Stowarzyszenie Bądźmy Sobą, które było jednym z organizatorów dzisiejszej imprezy, jak również drugie stowarzyszenie pod nazwą SERP. I tutaj były zaprezentowane prace lokalnych artystów, które można oglądać jeszcze przez najbliższe dni. No i ostatnie miejsce, na którym będą prowadzone różne działania, to jest basen miejski. Zobaczymy tam spektakle teatralne w wykonaniu Teatru Ulicznego z Wrocławia, który też był poprzedzony warsztatami teatralnymi oraz pokaz Fire Show, jak również wystąpią artyści związani z ruchem hip-hopowym oraz wystąpią grupa Splendid Sound. Współpracujemy ze stowarzyszeniem, które właśnie tą imprezę prowadzi, zainicjowało i no jest tam nasz wkład też w organizację tej imprezy, w ogóle w pomoc przede wszystkim w złożeniu projektu i po prostu no, zależy nam na tym, zależy mnie też na tym jako szefowi tutaj Domu Kultury, żeby ci wszyscy, którzy przejawiają jakieś inicjatywy właśnie w dziedzinie kultury, żeby ci ludzie się jednoczyli, żeby po prostu integrowali się, żeby nasze środowisko miało po prostu, żeby było zintegrowane, żeby po prostu, żebyśmy współpracowali, żebyśmy to robili dla dobra i rozwoju naszego miasta. Mamy nadzieję, że ta impreza nie zrazi nas w żaden sposób do tego, żeby w przyszłości działać. Natomiast już w tej chwili możemy powiedzieć, że mamy nadzieję, że w następnym roku ta sama impreza się odbędzie i będzie cykliczną imprezą, aczkolwiek i to chyba nasza największa nadzieja, żeby była większa, bardziej medialna. No i przede wszystkim, żebyśmy mogli mieć środki na to, żeby zaprosić o wiele więcej artystów, tym bardziej, że cała ta nasza impreza była zorganizowana z inicjatywy niezależnych osób, niezwiązanych z żadnymi organizacjami, właściwie instytucjami, bo z organizacjami to i owszem. No i mamy nadzieję, że nie zabraknie nam zapału. Natomiast dzięki tej pierwszej naszej edycji Art Flow Festival pozyskamy sprzymierzeńców.